Siema gałgany i inne waćpany, zapewniam, że dzisiaj nie jestem naćpany, z tej strony Pupunga przez duże P. W dzisiejszym odcinku gramy w Poppy Playtime. Słyszałem, że to jedna z najstraszniejszych gier, jakie ostatnio wychodziły, więc warto będzie w nią zagrać. A skoro już nią zagram, to nie szkodzi oczywiście jej nagrać. A więc mordeczki, najpierw popierdalamy. Okej, chapter pierwszy. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Okej, gałgany, wracamy po przerwie. Bo coś mi troszkę jakiś murzyn kamera panował. Dobra, zaczynamy. Escape, by zapauzować. Co my tu mamy? Quit game. Settings. Tu jakieś ustawienia. Controls. Itemy. Itemów żadnych chwilowa nie mamy. Ja w ogóle ciekawi, co tu robią liście. Czy ludzie nie potrafią się zachowywać na jesień? Okej, co my tu mamy? Ten skurwiel będzie chciał nas chyba zjeść, bo już to widać po nim. Poza tym było go widać na... Jak mogłem dać opcję nową grę na samym początku, tu mam jakąś kasetę, czy mogę? Mogę to podnieść, okej. Idziemy. I nie mogę tego w żaden sposób wybrać, więc szkoda. Mamy komputer, tu jakieś inne popierdółki. Możemy sprintować oczywiście.
Rozejrzyj. O, tu można wsadzić ją chyba. Hi, my name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Jak się rozglądam, bo nie wiem kiedy mi wydupi ten cały stworek niebieski. Eto interakcji. Mogę... A, czyli może tu jakiś kod chyba wklepać. Ciekawe po czym to zobaczę. Tak, klasyczne horrory. Wpierdzieliście mnóstwo zagadek. Jak ja to kocham. Da się na tym przeskoczyć. No. A się to podnieść? Nie da się. Szkoda. Oj, ciekawi jak on normalna lalka krwawi. To musiała być chyba jakaś realistyczna, którą się używano do prankowania ludzi w stylu kładziesz typa, bierzesz wielki mot i rozpierdasz mu łeb. Open the doors. Zobaczmy, co my tutaj mamy? Jakiegoś słodkiego kiciusia? Ciufcie. Mogę coś tu zebrać? Nie mogę. Może ciufcia? Zielony, różowy, żółty, czerwony. Czy taki kod mam wklepać? Zobaczmy. Zielony już wcześniej wklepałem. Jak miło. Okej, okay. Zaczynamy kolejną lokację. Tu jest mnóstwo jakichś komputerów. Kolejne monitoringi. Kolejny jakiś item dostaliśmy. Czy to jest to za szybą? Można ludziom głowy wyrywać, jak miło. Typowa sympatyczna gierka. I dostajemy ten itemik. Super, jak miło. I możemy już głowy ludziom wyrywać. Super. Tylko, że nie ma komu wyrywać łba. A czy mogę? To jak miło, idziesz ze mną. Co to w ogóle jest? Jakiś pszczółko. Tygrysek. Mam niebieską łapę i wyświetla się tam niebieska łapa. Czy to jest... Tak, to jest klucz. Tak, przejście. No to... Kurde, powiem, że... Na dzień dobry muszę się z nim napierdzielać. Ale coś się nie rusza. I bardzo dobrze, lepiej żeby się nie ruszał. Tu mam kolejne jakieś przejście i... Coś wjebało energię. Chyba potrzebuję dwóch ław, bo w intrze było pokazane, w tym nagraniu było pokazane, że są dwie takie łapy. Okej, okay, testing. Power. Myślę, że muszę tam zrobić.
Huggy Wuggy. Nie będę w to wnikał. No, czyli że gnojek nazywa się Huggy Wuggy, a Poppy to jest chyba ta laleczka, co widzieliśmy na początku. Okej, okay, co my tu mamy? Power. Czyżby kolejna zagadka logiczna? Zobaczmy. Tu coś mamy. A to chyba otworzyć. Ja pierdzielę, ale waliło. Czyli mam w to szczelić i co? Okej, okay, czyli mam to przyciągnąć w to. I teraz tu tylko mi się... Dawaj, o kuźwa. O, i znikła nasz koleżka. Ciekawe kiedy będzie chciał... Ciekawe po co, bo nie będzie chciał nam w pierdol spuścić. Klasycznie. Haki łaki spierdolił. A, przechodzimy. Okej. Okay. Chyba już wszyscy wiemy, gdzie poszedł. Najgorsze jest to, że idę kuźwa do niego. I to mnie najbardziej martwi, bo równie dobrze mógł być teraz ze mną i teraz mógł mnie gonić tam. Nie zdziwiłoby mnie to, gdyby tak zrobił. Okej, okay, tu mamy kolejne przejście. Jakieś kolejne znaleźćki oraz creepy muzyczka. Czego tu jeszcze brakuje? Potwora, który chce nam odgryźć głowę? Dobra, mamy tu jakieś pomieszczenie. Co to jest? I mam to, rozumiem. Okej, okay, mam tu przeprowadzić wszystkie jakieś te takie locuchy, co to jest. A wcześniej widziałem jeszcze jedno wejście na kasetę. Dobra, tu mamy kolejną. I gdzie jest... I chyba jeszcze jedną jeszcze jednej brakuje. Może gdzieś na półkach. Mam wrażenie, że zaraz coś mi chce wydupić. Jakiś oddech słyszałem. Może trzeba jakoś, nie wiem. Może znowu tu muszę pójść, nie wiem. O, coś tu się chyba świeciło. A to chyba odbicie. Super. Może się wrócić. A, nie wiem jak się wrócić. Chociaż co to jest? Czy mam to jakoś... Przeciągnąć? A da się. Nie wiem jak. Dziwna jakaś ta mechanika. Możemy chyba wrócić się teraz na górę.
To, że mi się wydaje coś, że jednego jeszcze nam brakuje. O ty ciulu głupi. Tu jest. Drugi raz się pokazał. Tak naprawdę on może nas nawet teraz sprzątnąć. Czy byśmy otrzymali drugą rękę? Na to wygląda. On... Tak myślałem, że on mnie cały czas obserwuje, kurde. Rozumiem, że mam tu wejść. Mam spierdzielić się na dół? Nie, żeby coś się właśnie dał mu kolejną okazję tego, żeby nam wpierdolił. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tu można wejść. I tu mam... A i tu mi od razu popycha. Wylądowaliśmy tutaj. Rozumiem, że tu mamy wyjście. Nobody lives without a toy. Czyli mamy tu dać jakąś zabawkę. Make a friend. Nie działa. Tu mamy jakieś części. Nie da się tego... coś w żaden sposób odepchnąć. A to ciut za mną, a pewnie dalej nie obserwuje. Ja wiem, że on ci gdzieś patrzy, tam jest jakieś odległości. Cholera wie gdzie. Nie wiem, czy to są szyby, czy coś, ale znam życie za tymi szybami. Ja zobaczę na jego głupi rej. Dobra, rozumiem, że mam wziąć to. Przejdźmy więc tutaj. I teraz to mam jakoś odepchnąć. I teraz... Nie. Może najpierw tu. A teraz... O, dobra. Rozumiem, że mam tu gdzieś spaść.
Okej, w takim razie co mamy dzisiaj robić? O, odpaliłem zasilanie i chyba mogę w końcu... Albo i nie. Jest też tak. Teraz można. A tu wypatruję, że on nie jest gdzieś tutaj właściwie. Może gdzieś nad mną się ukrywa, może mi się zawsze na łeb spuścić. I to dosłownie. I tędy wyjdzie? On gdzieś tu jest, ja to dobrze wiem. Przyjdzie mnie znowu zaskoczyć. Bo jest stąd wydup, tak jak wcześniej. Misiaczek. Okej. Okay. Itemy. I mam misiaczka. I znam, że chciałem go postawić tutaj. Okej, okay, coś się musi odjebać zaraz. Co ja właśnie powiedziałem? Ja pierdolę. Ale ma głupi ryj. Ma go tym bić czy co? Fuck. Ja pierdolę. On ma jumpscare pojebany. Don't die just yet. Get up. Ja pierdzielę. Ja stąd wyjść nie mogłem. Kompletnie. Dobra. Runda druga, czułu. Ja mam iść. Tam. Aha, myślę, że on stąd wydupi. Zależy, że mam tu zejść. Latarkę dostałem. Dobra. On tu idzie, kuźwa. Jaki on ma głupi ryj? Na dół, szybko. Tędy. Ja słyszę go kroki cały czas, kuźwa. Dobra. Tu chyba. On tu wejdzie? Tak, on tu idzie. Gdzie tam? Ja pierdzielam mnie. Nie mogę splitować, co on? Szybciej. Co teraz? Tu się zamkną drzwi? Ha! Wypierdol się na spity pysk, dziwko. Obyś jeszcze się zahaczył i znał ich skurwielu. Dobra. O! Nie żyje, zdech. Tylko jak tam teraz wrócić? Czy on może tu wrócić? Chociaż nie, krew pozostaje, więc chyba zdechu. Find the flower. To chyba jest cel... tego, po jaką cholerę to w ogóle szedłem.
Otwórzmy sobie kasetę. Jakieś krzyki słychać. Jakiś jełnień. A, dopadł chyba. Rozumiem, że ziomek, który gadał nas przez ten cały czas, w końcu został dopadnięty przez tego niebieskiego ciuda złamanego. Rozumiem, że mam tu wbić. Kto... Takie miejsce w ogóle buduje normalne. I kto kopie takie głębokie dziury, to ja nie wiem. Kurwa, jak ja nienawidzę pozytywek. To twist, jeszcze się okaże, to wróci i mi wydupi. I na tym się skończy. Domek za dalek, jak miło. Kiedy coś będzie chciał mnie zabić? Czerwony pokój nigdy dobrze nie wróży. No i to sobie poeksplorujemy na spokojnie oczywiście. Żeby nie było, że jakąś naliśkę mijemy. Co z tego, że jeszcze wcześniej pominąłem masę. Ale otwieramy. To źle skończy. Wiedziałem. No i według mnie zbity pysk. A, okej. Okay. Chapter pierwszy... skończony. Uwaga, ugany. Ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się i cześć!